Drodzy Państwo, zebraliśmy się tutaj, aby być świadkami tego, jak Państwo młodzi przysięgać będą sobie miłość, wierność i uczciwość. Proszę wstać. Państwo, proszę dwa kroki. Proszę powtarzać za mną. Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Sarą Rogalską. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Sarą Rogalską. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Teraz pani. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Krzysztofem Markowskim. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński... Nie. Nie wstępuję. Nawet nie wiecie, jaka to jest radość, żeby w końcu powiedzieć wszystkim prawdę. Proszę pani. Proszę mi dać sekundę. Krzysiek, jesteś idiotą. Nigdy cię nie kochałam i nie rozumiem, jak sobie mogłeś pomyśleć, że będę chciała spędzić resztę mojego życia z taką osobą jak ty. Co ty mówisz? Każde wspomnienie z tobą, każdy dzień z tobą był koszmarny, rozumiesz? Dni, noce! Czy ty sobie wyobrażasz, jak koszmarny jesteś w łóżku? Co tu się wyrabia? No to jest chyba oczywiste. Nie będzie ślubu. Jest. Jesteś podła, naprawdę podła. Kończmy już ten cyrk. Nie, nie, nie. Musicie mnie wysłuchać, bo jeśli Krzysiek tego nie usłyszy ode mnie, to możliwe, że tego nigdy nie zrozumie. Jak możesz? Wiesz, długo się nad tym zastanawiałam, no bo w końcu mieliśmy intercyzę, więc zasadniczo mogłabym cię oskubać do ostatniego grosza, ale stwierdziłam, że nie będę aż tak zachłanna. W końcu mam pap, więc już do niczego mi nie jesteś potrzebny. Nawet nie wiesz, jaka to ulga w końcu pozbyć się ciebie z mojego życia. Dzięki.